Szanowni Państwo, mówiliśmy sobie o tym, gdzie są, w czym tkwią źródła moralności. Jak już mówiliśmy, jedno źródełko to jest społeczeństwo i przekaz, ten, który idzie przez pokolenia. Pewne normy są przekazywane, ojcowie uczą swoje dzieci, matki uczą swoje córki. Tak kiedyś było. Ojcowie uczyli synów, matki uczyły córki. Teraz nieszczęście. Nie ma wzorców męskich, proszę Państwa, idzie dzieciak, chłopczyk mały do przedszkola i ma panią. I wszędzie jest pani, 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 pani w przedszkolu, pani w podstawówce i najczęściej pani w szkole średniej jeszcze. Cały czas pani. Kiedyś chłopiec miał 7 lat, zabierano go mamusią, babcią, ciocią i był wychowywany przez mężczyzn na mężczyznę. Mnie mówiono od dziecka, od małego. Ty masz być chłop, a nie szelki. A głowa to jest też po to, żeby myśleć, a nie tylko po to, żeby na niej czapkę nosić czy kapelusz. Kiedyś tak chłopców uczono. Nawet w angielskim języku mamy boys will be boys. Tak. Największą obelgą było dla chłopaka usłyszeć nie bądź baba. Nie masz się jak baba. No. Tak kiedyś było. No. No, a że dzisiaj się to komuś nie podoba. A mnie to guzik obchodzi. Ja mam 63 lata. Swoje przeżyłem i swoje pamiętam. Dzisiaj mazgajstwo bardzo często się nazywa wrażliwością. Proszę Państwa, ale wracając. Mamy drugie teraz źródło moralności. Jakim jest religia? Czym jest religia? Proszę Państwa, definicji religii jest kilkaset. Proszę mi wierzyć. Każda nauka humanistyczna ma jakieś tam podejście do tego, co zwiemy religią, ma swoją definicję religii, często prostą, często rozbudowaną, to różnie to bywa. Takie grube książki pisano na temat samych definicji religii. Nie będziemy się w to wdawać, kilkaset definicji religii. Religare, to jest wiązanie czegoś, co religia jest faktem społecznym, sobie mówiliśmy, bo trzeba wyraźnie odróżnić religię od wiary. Wiara jest czymś wewnętrznym, subiektywnym. Religia jest czymś zewnętrznym i obiektywnym. Weźmy całą sferę ceremonii religijnych. Czy to będą pielgrzymki, procesje, coś, co wyraża się na zewnątrz. Liturgia. Ile znamy form liturgii? Dzisiaj spierają się tradycjonaliści, którzy by chcieli powrotu mszy trydenckiej, łacińskiej z tymi wielbicielami Soboru Watykańskiego II i tego, co dzisiaj się mszą nazywa. Ja wolę trydencką. Ja wolę trydencką, chociaż to nie jest moja... Chociaż to nie jest moja działka, ja wolę liturgię świętego Jana Chryzostoma, czy świętego Bazylego Wielkiego, czyli wschodnią liturgię, prawosławną liturgię. Ale zarówno liturgia trydencka, jak i te liturgie, o których mówiłem, wschodnie, mają coś, czego te wszystkie nowe rzeczy nie mają. Ale nie będę się w to wdawał, kto sobie uważa, kto wierzy w to, kto wierzy w tamto. Ja to nikogo do niczego nie namawiam, do niczego nie usiłuję przekonywać, tym bardziej zmuszać. A chociaż są tacy, którzy by chcieli zmuszać. Gdyby mieli możliwości, to by zmuszali. No to są biedacy po prostu. No, zostawmy ich na marginesie. W każdym razie, tak czy inaczej, to, co zewnętrzne, czyli religia, składa się z bardzo wielu elementów. No bo ja już tutaj wymieniłem. Liturgię. Co to jest liturgia? Liturgia to jest po grecku służba. No i na przykład prawosławni nabożeństwa swoje też nazywają służbami. Idę na służbę, na przykład mówią gdzieś tak i tak dalej. To jest służba. A służby się nie odprawia, proszę Państwa. Służbę się sprawuje. Służba to jest coś, co nie jest jakimś hokus pokus marokus, prawda? To nie jest odprawić. Odprawić można rytuał, ale nie służbę.
rytuał, zabieg magiczny można jakiś wykonać, odprawić, ale nie liturgię. Ja tego strasznie nie lubię, jak ktoś mówi odprawić nabożeństwo, odprawić mszę. Nie. Sprawować, proszę Państwa. Dbajmy o te słowa. Sprawować liturgię, sprawować mszę świętą, a nie odprawiać. Odprawiać mi się od razu kojarzy z magią, z jakimiś zabiegami magicznymi. Proszę Państwa, i tak kiedyś było. Jakbyśmy się interesowali dziejami liturgii, jakbyśmy się interesowali formacją, dawną formacją duchowieństwa. Proszę Państwa, ja znałem jeszcze bardzo takich starych księży, to mi opowiadali, co było. Linijką odmierzano, na jaką szerokość ksiądz ma rozstawić dłonie przy takiej czy innej modlitwie. Linijką wymierzano. No to czysta magia. Albo ile razy i w jaki sposób ma, prawda, dłonie obmyć. Czysta magia. To już jest czysta magia. Przywiązywanie wagi niewspółmiernej w ogóle do takich różnych dziwnych czynności. Ale religia mieści w sobie masę różnych rzeczy. No chociażby właśnie jak to, jak te całe wszystkie przepisy związane właśnie z mszą, z liturgią, jak zwał, tak zwał, ale że w tym miejscu robimy to, a w tym miejscu robimy tamto, tu odmawiamy to, tu odmawiamy tamto, tu śpiewamy tamto i tak dalej, to jest ten zewnętrzny, czyli ta religia, czyli to, co jest na zewnątrz robione, bo wiara to jest to, co ja mam w sobie, w swoim sercu, w swoim umyśle, to jest to czysto zewnętrzne. I tutaj nawet taki człowiek jak Karol Liebelt w XIX wieku, demokrata, czy on był, no pewnie nie był takim katolikiem, w takim sensie takim kościółkowym, ale uważał, że każdy kraj powinien, w każdym kraju powinno funkcjonować coś takiego jak religia stanu. Jak religia stanu, czyli religia państwowa, inaczej mówiąc. Mówi, bo to jest coś, co spaja, właśnie to religare, co wiąże, co spaja ludzi, których nie spajała moralność, nie spajał obyczaj, o czym mówiliśmy wcześniej. Bo na Śląsku były inne zwyczaje, na Podlasiu inne, być może jakieś tam w różnych szczegółach też różniące się normy jakieś moralne. Ale religia, jeżeli przyjął ją cały jakiś większy obszar, to jest coś, co spaja ludzi ponad tym wszystkim, co swojskie, co naturalne. Ponad to. Białego, Murzyna, Chińczyka, Indianina. Religia może ich łączyć. Ponad wszystkim, ponad kwestiami rasowymi, geograficznymi, ponad zwyczajami, obyczajami, językiem i tak dalej, i tak dalej. Religia jest jakby ponad tym wszystkim. I teraz mamy właśnie Chińczyków, Japończyków, Murzynów, Eskimosów, Polaków, Niemców, Rosjan, Bóg wie kogo jeszcze. Każda z tych nacji co? No, ma swój język, ma swoją kulturę, ma swoje jakieś zwyczaje, obyczaje. Ma swoją jakąś tam, jakieś tam swoje normy, prawda, moralne. Oni się wszyscy tym wszystkim różnią. No, jest kilka, można byłoby takich aspektów moralności znaleźć, które by łączyły wszystkie te narody. Ale religia jest czymś, co przynajmniej w teorii powinno w sposób doskonały ponad tym wszystkim się wznosić i wszystko razem łączyć, jak to mówią niektórzy cudzamen do kupy. Proszę Państwa, ja mówię o tych wielkich religiach uniwersalistycznych. Tak. No bo oczywiście dawniej to gdzieś tam powiedzmy jakiś Sumer, czy jakieś tam inne zamierzchłe czasy, to każde jakieś tam miasto było jednocześnie państwem, miało swoje bóstwa i tak dalej, różne niż te bóstwa tych, którzy mieszkali 100 kilometrów gdzieś, powiedzmy, i tak dalej, i tak dalej. Ale w momencie, kiedy
na dużych obszarach przyjmuje się jedna religia. No tak, powiedzmy sobie chrześcijaństwo, czy mamy gdzieś tam islam i tak dalej. I wtedy na tych terytoriach jednocześnie z zapanowaniem tej, a nie innej religii zaczynają funkcjonować wynikające z tej religii normy moralne. Etyka. Zaczyna się kształtować etyka charakterystyczna dla islamu, charakterystyczna dla chrześcijaństwa. Etyka jako nauka o normach moralnych. Ale jak już powiedziałem sobie, ten temat możemy poruszyć sobie gdzieś tam kiedyś szerzej, te dwa źródła religii, czyli ten przekaz gdzieś tam, nie wiadomo, pochodzący z jak odmierzchłych czasów, który w pewnym momencie obrósł w różne opowieści, stał się mitem. Potem z tych mitów zrodziła się religia, jak było w przypadku starożytnej Grecji na przykład. Hezjod i Homer, prawda, uważa się ich za twórców starogreckiej religii. Że tam już te mity gdzieś tam funkcjonujące od nie wiadomo jak dawna, że one coraz bardziej to się wszystko sublimowało i z tych mitów zaczyna się wyłaniać jakiś obraz świata bogów. A później, kiedy powstają już jakieś, powiedzmy, ośrodki kultu, no tam gdzie kult, tam i kapłan, więc wtedy zaczyna to wszystko znowu obrastać w różne inne normy, przepisy, chociażby związane z tym kultem właśnie. Sposób składania ofiar, kiedy, jaka ofiara, no powiedzmy sobie, jaką ofiarę składamy na daną okoliczność, jakby to Pawliak powiedział, że tutaj składamy gołąbka, a tu cielaka, w zależności od tego, jaką mamy sprawę do bóstwa. No więc te wszystkie przepisy, no to właśnie to jest już ta religia dojrzała. Tu już ten kult się rozbudowuje coraz bardziej się komplikuje. No Żydzi w końcu na przykład doszli do 613 przepisów. To trzeba, taki Żyd prawowierny to musi to znać. 613 różnych przepisów regulujących życie codzienne. Ale mamy tutaj znowu właśnie to, co mówiłem. Z jednej strony mamy ten przekaz, odwieczny przekaz, który gdzieś tam sublimuje się coraz bardziej, przechodzi w religię. Wiara. Właśnie. Te religie starożytne, to tam bardzo dużo było właśnie tego zewnętrznego. Tej religii, a o wierze my tak naprawdę wiemy bardzo mało. My bardzo mało wiemy o wierze starożytnych. No, że oni wierzyli w, ale mniej wiemy o tym, czy oni tym swoim bóstwom tak do końca ufali, bo te bóstwa też były bardzo często kapryśne, przewrotne i zachowywali się tak, jak często też jak ludzie, no, zwielokrotnione pewne cechy były i tak dalej, no bo czy to był Zeus, prawda, grecki, czy to był Odyn, czy Wotan i tak dalej, jak tam chciał Wagner, no to oni byli łajdakami. Ile oni tych nieślubnych dzieci mieli od groma. Zdradzali te swoje małżonki, schodzili na ziemię i tutaj tutaj machnął dziecko, tu machnął dziecko i tak dalej, i tak dalej. Prawda? Tacy byli ci bogowie starożytni. Nie? I to, co zewnętrzne, przestało ludziom w pewnym momencie wystarczać. I stąd zaczęły się różnego rodzaju poszukiwania tego, co głębsze. No bo już weźmy w Starym Testamencie prorocy Izajasz i inni. Co mi po mnóstwie waszych ofiar? No tu z jednej strony mamy te kapłańskie, świątynne przepisy, że tu trzeba takie ofiary składać, a prorok mówi, a co mi po mnóstwie waszych ofiar? Bóg mówi przez proroka. Gdybym potrzebował jeść, to czy bym się do was zwracał? No przecież ja to wszystko stworzyłem. Po co? Ale oprócz tego, co zewnętrzne, dojrzała religia wymaga jakiegoś osobistego stosunku do bóstwa. Kiedyś znano praktycznie w tej starożytności
jedno uczucie. Lęk, strach. Bóstwa należało się bać. Bóstwo szanowano, kochano, znaczy nie wiem czy kochano, ale szanowano ze strachu. Bo jeżeli się nie zachowa tego, tego i tego przepisu i tak dalej, to bóstwo może się obrazić i ukarać. Ale tutaj nie ma jakiegoś sygnału o osobistej relacji, o osobistej pobożności. I to dopiero w starożytności widzimy w religiach misteryjnych, o czym sobie będziemy chcieli kiedyś pogadać, bo to jest bardzo ciekawy temat. Religie, starożytne religie misteryjne. Ta tęsknota człowieka jakaś tam za czymś, co niewyrażalne, za czymś, co dla przeciętnego człowieka jest niezrozumiałe i stąd konieczność tajemniczeń, prawda? Nie rzucać pereł przed wieprze. Inni by nie zrozumieli, wyśmialiby, wyszydzili. Pewnym ludziom pewne rzeczy przekazujemy. W dawnych liturgiach chrześcijańskich to zachowało się, proszę Państwa, w prawosławiu. Jest wezwanie do katechumenów, czyli tych, którzy jeszcze nie są ochrzczeni, do opuszczenia kościoła. To jest w prawosławiu zachowane. I tak samo no ta nazwa msza, z czego się wywodzi. To było też tutaj wezwanie ludzi, którzy jeszcze nie są ochrzczeni, czyli de facto jeszcze nie są członkami kościoła, żeby opuścili, bo teraz się zaczyna co? Teraz się zaczyna misterium, czyli tajemnica. Tu będą sprawowane tajemnice. Proszę Państwa, sakramentum po łacinie odpowiada greckiemu słowu mysterion, czyli właśnie tajemnica. My to nazywamy, tu łacinnicy nazywają to sakramentami. I się założę, że 95% ludzi nie ma pojęcia, abyśmy zapytali go o definicję sakramentu, to nie będzie w stanie udzielić żadnej odpowiedzi. Co to jest sakrament? No, takie proste, widzialny znak niewidzialnej łaski. Widzialny znak niewidzialnej łaski. Tak samo widzimy różne inne elementy znane nam z codzienności, prawda, z życia religijnego. Ktoś tam powie, poprosi księdza, żeby pobłogosławił na przykład, nie? No to ksiądz co robi? A no wyciąga rękę i robi znak krzyża. A to nie jest ta istota błogosławieństwa. Bo eulogizmy, no to eulogimenos, oerchomenos po grecku. To my tłumaczymy błogosławiony, który idzie. Tam w imię pańskie, prawda? Ale ten wyraz składa się z dwóch części. Eu, czyli coś dobre, i logos, czyli słowo. I błogosławić to tak naprawdę znaczy wypowiadać dobre życzenie, dobrze komuś życzyć. A gest towarzyszy błogosławieństwu, a sam gest nie jest błogosławieństwem. Gest sam, bez słowa, nie jest żadnym błogosławieństwem. To tak się utarło gdzieś tak potocznie, że ktoś tam zrobi znak krzyża i on pobłogosławił. O tym dalej sobie możemy kiedyś pogadać. Ale mamy na przykład właśnie tutaj moralność. W religii tym, który ustala normy moralne, jest bóstwo. Czy to będzie Marduk, prawda? Czy to będzie Jahwe, czy to będzie Allah. Bóstwo ustala normy moralne. Bóstwo mówi, czy to jakiemuś kapłanowi, czy jakiemuś wybranemu człowiekowi, który kapłanem nie jest, że odtąd ma być tak, 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 tak.
W religiach, gdzie władca, król sprawuje jednocześnie funkcje kapłańskie, albo przynajmniej ma taką pozycję, że no, może o pewnych rzeczach decydować związanych z religią, ten władca, ten król nakazuje gdzieś te prawa wyryć, najczęściej w jakimś materiale trwałym, kamień. I mamy kodeks Hammurabiego. Marduk przekazuje prawa, przekazuje przepisy. Mamy wyryte w kamieniu. Mamy dekalog, Asherah Devarim, 10 słów, wyryte na kamiennych tablicach dane Mojżeszowi. Na trwałym materiale, na kamieniu, wyryte. Bóstwo mówi ludziom, to wam wolno, tego wam nie wolno. Później, w miarę upływu czasu, dochodzą różne interpretacje poszczególnych przykazań, poszczególnych nauk moralnych, jakieś opracowania, omówienia i tak dalej, i tak dalej. A to są późniejsze rzeczy. Na początku to jest bardzo prosty przekaz. Nie wolno ci tego i z jednej strony i musisz to czy tamto z drugiej strony. Więc mamy nakazy i zakazy i to jest bardzo proste. To jest bardzo proste. W przypadku dekalogu mało kto oczywiście, to jest naturalne, potrafi czytać w oryginale Biblię. I stąd też wiele nieporozumień odnośnie przykazań. Wystarczy coś nie tak przetłumaczyć i potem coś tam nie tak wyjdzie. Na przykład nie zabijaj. Proszę Państwa, nie ma takiego przykazania nie zabijaj. Lo tirzach, znaczy nie będziesz mordował. No jedna pani napisała mi wczoraj w internecie, no a jaka to różnica, przecież to jest synonim zabić. Nie, proszę Państwa. Zabić można kogoś niechcący, przypadkiem. Ale zamordować, a to się wiąże z pewnym planem, z pewnym knuciem intrygi, z czymś, co nazywa się premedytacją. Zabić z premedytacją to jest zamordować. Zabić z premedytacją to już jest zamordować. I w języku hebrajskim jest kilka różnych oddzielnych słów oznaczających zadawanie śmierci w zależności od trybu. Że zamordował w sposób okrutny, ze szczególnym okrucieństwem, byśmy powiedzieli, prawda? Że zabił. No zabił, no mógł przypadkowo zabić, bo potrącił jakąś cegłę na dachu, która spadła komuś na głowę. No. To byłoby katal. On zabił po prostu. On zabił. Ale on nie zamordował. Zamordował to jest co innego. Znajdziemy w Starym Testamencie. Świątynia była miejscem azylu. Przestępca ścigany przez jakieś służby mógł uciec do świątyni, uchwycić się ołtarza. No to jeszcze w średniowieczu chrześcijańskim obowiązywało. Uchwycić się ołtarza i był wtedy nietykalny. Dopóki był w tej świątyni, był nietykalny. A czytamy w Starym Testamencie, jeżeli by ktoś zaczaił się na swojego bliźniego i zamordował go, nie zabił, i zamordował go, to oderwiesz go nawet od mojego ołtarza i zabijesz. Tak jest w Starym Testamencie napisane. I nie, że oderwiesz go od mojego ołtarza i zamordujesz. Nie, i zabijesz. Bo to jest co innego. To jest wykonanie słusznego wyroku. Mamy przykazanie w Starym Testamencie. Dwie stroniczki dalej. Bóg nakazuje zabijać pewnych ludzi. Nakazuje zabijać pewnych ludzi. Nie pozwolisz mu żyć tego, to zabijesz go, to. Dwie strony dalej. Gdyby tam było nie zabijaj, to tamto by dalsze nie miało sensu. Tylko tam jest inne słowo użyte, proszę Państwa. Właśnie. O czym ludzie nie wiedzą. Ktoś przetłumaczył, nie zabija i teraz ludzie powtarzają jak papugi,
A ja mówię, to zaraz, ale ty nie cytujesz Pisma Świętego, tylko ty cytujesz tłumaczenie Pisma Świętego. To jest wiele takich jeszcze kwiatków jest w Piśmie Świętym. Na przykład nie będziesz używał imienia Pana Boga swego na daremno. A tam też jest napisane Lyszaf. To może oznaczać do błahych rzeczy, czyli na daremno, ale może też oznaczać, aby kłamać, nie będziesz używał, aby kłamać do kłamstwa, czyli nie będziesz imieniem Boga potwierdzał fałszywej przysięgi. Nie będziesz krzywoprzysięstwem inaczej właśnie. Ale to tylko taki przykład, ja przepraszam, wdałem się w dygresję. Ale mamy tutaj właśnie te źródła. Bóstwo jest źródłem prawa moralnego, ale także i prawa takiego cywilnego, tak, państwowego. To przechodzi w prawodawstwo państwowe, gdzie nie oddzielamy sfery sakrum i sfery profanum. Podział na sakrum i profanum jest czymś sztucznym i powinno być obce myśli chrześcijańskiej. Powinno, a nie jest niestety. A powinno być obce, bo to wyczucie mieli chrześcijanie celtyccy. Ktoś tam powiedział, nie ma niczego takiego powszedniego, co nie mogłoby być święte i nie ma czegoś takiego świętego, co nie mogłoby być powszednie. Tak. Ci celtyccy chrześcijanie każdą czynność poprzedzali jakimś słowem błogosławieństwa i jakimś gestem też. Tak. Uświęcali rzeczywistość taką wokół siebie. Myje ręce, no to oni też czy twarz obmywali trzy razy po przebudzeniu na cześć Trójcy Świętej w imię Ojca, Syna i Ducha i tak dalej, i tak dalej. Ludzie potem zaczęli oddzielać. To jest świeckie, to jest święte. Tutaj kotarę jakąś, no to Ameryka. Proszę Państwa, w Ameryce gdzieś tam czasy osadnictwa budują miasteczko jakieś. No jest jeden jakiś taki bardziej okazały budynek, w którym, proszę Państwa, na dole jest salon, a na górze jest burdel. I przyjeżdża od czasu do czasu jakiś kaznodzieja i wtedy zaciągają taką kotarę, zasłaniają ten bar na dole z tymi butelkami, stawiają jakąś kazalnicę i to się zamienia w kościół. Nie ma przestrzeni sakralnej. Amerykanie nie mają tego poczucia, przestrzeni sakralnej. To może być zwykła jakakolwiek salka, postawimy tylko kazalnicę, jakiś krzyż powiesimy, oczywiście flaga amerykańska w kącie musi stać, no i od razu mamy już kościół wtedy. Więc w innych krajach, w innych kręgach kulturowych zaczęto oddzielać przestrzeń świętą od przestrzeni świeckiej. To ma swoje dobre strony, ale ma też swoje i złe strony, bo ludzie się przyzwyczajają do jakiejś takiej schizofrenii swego rodzaju. Bo tu Bóg jest, a tu Boga nie ma. A Bóg nie mieszka w świątyniach budowanych rękami ludzkimi, mówił Pan Jezus, prawda? I że przyjdzie taki czas, gdzie ani na tej górze, ani w Jerozolimie, mówi do Samarytanki, nie będą oddawali czci Ojcu, tylko w duchu i w prawdzie. Ale ludzie się przyzwyczaili, że jak wybudują jakiś dom i tam jakieś ceremonie wykonają, to tam Bóg mieszka, a obok już nie mieszka. Czyli tutaj na przykład nie wypada przeklinać, a tutaj już można, prawda? No. Przepraszam. Zbieram się na kieszeń. Przepraszam, to takie ludzkie. Tak mi się kichnęło. W każdym razie to dzielenie właśnie na świeckie, na święte, to jest, proszę Państwa, nieświęte. To nie jest Boże i to nie jest chrześcijańskie. Takie dzielenie wszystkiego. Nie. Skoro Bóg jest wszystkim we wszystkim, no to szukajmy Go wszędzie. Znaczy nie to, że Bóg mieszka w drzewie, albo w kamieniu, albo w górze, albo w strumieniu. Jeżeli jest we wszystkim, to też tam jest. Ale tam się nie skupia jakaś boskość, żeby się na tyle, żeby do tej wody się modlić, czy do tego drzewa, czy do tej góry, prawda? Święty Paweł Apostoł zwraca uwagę, że wiele zboczeń, tak, wzięło się stąd, że ludzie zamiast oddawać cześć Stwórcy, zaczęli oddawać cześć stworzeniu, czyli górze
jakiemuś strumieniowi drzewu i tak dalej, i tak dalej. I znieprawili się w swoich sercach i zaczęli bezcześcić ciała swoje między sobą, mówi święty Paweł. Kobiety z kobietami, mężczyźni z mężczyznami. To jest Pismo Święte, ja tego nie wymyśliłem. No jednego pastora w Szwecji to wsadzili za recytowanie Pisma Świętego. No, przyjdą mi takie czasy, pójdziemy siedzieć tak. W każdym razie Bóg ustala, co jest dobre, co jest złe i pierwsza pokusa diabelska właśnie tego dotyczy. Kto ma prawo ustalać, co jest dobre, a co jest złe? Kto? Diabeł powiedział ludziom, będziecie jako bogowie, znający dobro i zło. Jada. Ale ten wyraz oznacza też coś innego. Nie tylko znający, co jest dobre, a co złe. Bo w tamtej mentalności znać coś znaczy decydować o czymś, panować nad czymś. Poznać kobietę znaczyło po prostu odbyć z nią stosunek seksualny. Właśnie. I to trzeba się wczuć tą mentalność. I diabeł powiedział ludziom, to wy będziecie decydować o tym, co jest dobre, a co złe. Bo dotychczas to była prerogatywa Boga. Bóg powiedział, z wszystkiego, z każdego drzewa możesz jeść, ale z tego ci nie wolno. A nie. To Bóg ustala. Tutaj. Bóg ustala. To wolno, to nie wolno. A diabeł mówi, nie. To wy będziecie ustalać. Wy będziecie jak podobni do bogów. Wy będziecie jak bogowie. Wy będziecie ustalać. I właśnie to jest to. Mamy Boga, bóstwo, czy Boga chrześcijańskiego, no, mamy to bóstwo, które ustala normy, to ci wolno, tego ci nie wolno. No i oczywiście tam jakieś sankcje w razie niespełnienia tego i jakieś obietnice w razie spełnienia tego. Zawsze obietnica jest uwarunkowana w Piśmie Świętym. Jeżeli to i to, to ja dam ci to, czy tamto. Przy okazji poświęcenia świątyni Salomona, Bóg obiecuje Izraelitom masę rzeczy różnych. Ale jest ten warunek. Jeżeli będziecie mi wierni, jeżeli będziecie wiernie strzegli mego przymierza, jeżeli będziecie spełniali przykazania i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to ja wtedy wam dam to, dam tamto i tak. A jeżeli nie, to co? Czytajmy to w Księgach Królewskich. Czytajmy to. To wytępię cię z powierzchni ziemi, to mówi Bóg do Izraelitów. Jeżeli tego nie będziesz robić, to ja cię wytępię z powierzchni ziemi. Kto to bierze poważnie? W każdym razie przychodzą czasy rewolucji francuskiej, przychodzi oświecenie, przychodzi deizm, przychodzi potem ateizm. I człowiek już otwarcie mówi, to ja będę decydował o normach moralnych. To ja będę tworzył etykę. Co mnie obchodzi opinia jakiegoś bóstwa? I tutaj mamy przez tysiące lat religię jako jedno z tych dwóch źródeł moralności. Mówiliśmy sobie już o społecznościach, o społeczeństwach jako źródle moralności. Teraz mamy religię jako źródło moralności. Taka czy inna religia. Cała masa przepisów rytualnych, różnych, ale także takich przepisów dotyczących życia codziennego. Religia reguluje to wszystko. Religia, bóstwo reguluje. I to właśnie, jeszcze raz powtarzam, pochodzi albo z przekazu wielopokoleniowego, czyli też w pewnym sensie od społeczeństwa, ale w tym drugim już przypadku to społeczeństwo odwołuje się do jakiegoś bóstwa, do bóstw, że to bóstwo nakazuje robić to, a bóstwo nie pozwala robić tamtego. I ten przekaz trwa dalej. I on jest bardzo oczyszczany, sublimowany z tych różnych takich naleciałości i przechodził już w taką czystą religię naturalną, a z drugiej strony mamy religię objawione, czyli właśnie gdzieś tutaj mamy Mojżesza, tutaj mamy Mahometa, tu Zaratustrę i tak dalej. No i objawienie chrześcijańskie w Jezusie
Chrystusie. Więc naturalne źródło moralności w postaci społeczeństwa i powiedzmy ponadnaturalne, byśmy powiedzieli nadprzyrodzone źródło moralności, którym jest bóstwo i wola tego bóstwa. I teraz oczywiście można tutaj się spierać, dlaczego to bóstwo postanowiło tak, a nie inaczej. No my chrześcijanie wychodzą z założenia, że Bóg nie zakazał ludziom czegoś, co by im w ostatecznym rozrachunku wyszło na korzyść. Bóg zakazuje czegoś, co wprowadzałoby chaos. Bóg zakazuje czegoś, co by rozwalało pewne układy. Bóg zakazuje tego, co w ostateczności człowiekowi szkodzi. Pomyślmy dobrze. Pomyślmy dobrze. Jest taka seria 7 grzechów głównych księdza Zwolińskiego, polecam. I tam, proszę Państwa, jest bardzo ważna rzecz, że bardzo wiele rzeczy naturalnych, zupełnie naturalnych, może zaszkodzić, może stać się grzechem. Jedzenie, picie, to wszystko jest naturalne. Ale obżarstwo i pijaństwo już nie. I na tym sobie zakończymy, bo ja widzę, już tutaj mi mruga, kończy się karta. Do widzenia.